Dzień dobry, nazywam się Marko Denda, jestem projektantem firmy Grandterm i chciałbym omówić nasze podstawowe elementy. Zaczniemy sobie od przewodów elastycznych Ventiflex. Przewody mamy w dwóch wymiarach, DN75 i DN90. I tutaj firma Grandterm jako jedyny producent produkuje kanały o większym przepływie w kanale. Zwiększyliśmy średnicę wewnątrz przewodu i tutaj dla porównania na przykład ze standardowym kanałem DN75 możemy zauważyć, że przepływ jest zwiększony. Tutaj przepływ wewnętrzny jest 68 mm, co daje nam możliwość przepływu przy cichej prędkości, czyli 3 m na sekundę do 40 m sześciennych na godzinę, w przeciwieństwie do maksymalnie 303 w typowym kanale, co daje nam możliwość zużycia dużo mniej materiału na instalacji. Średnio na jeden domek na instalację zużywa się około 50 metrów kanału mniej, czyli mamy jeden krążek mniej zużyty na instalację. Jeżeli chcielibyśmy zachować tożsamą ilość kanałów w instalacji, no to wówczas zyskujemy dużo mniejsze opory przepływu na instalację, dzięki czemu rekuperator będzie pracował na mniejszej mocy i będzie zużywał mniej energii. Należy pamiętać, że nasz kanał Ventiflex jest zabezpieczony przeciwbakteryjnie. Biała warstwa wewnętrzna posiada dodatek wewnątrz granulatu z mikrosrebra, który gwarantuje właściwości biobójcze, oraz także dodatek antystatyczny, który zapewni to, że na kanałach nie będą się na przykład osadzać drobne cząstki. Dodatkowo kanał Ventiflex jest bardzo elastyczny, co zapewnia swobodę podczas montażu instalacji. Nie będzie wymagała tyle wysiłku, będzie dużo łatwiej zrobić niektóre zakręty, które trzeba wykonać, ale w dalszym ciągu zachowuje swoją sztywność, więc też jeśli będziemy go podwieszali na przykład pod sufitem podwieszanym, nie będzie zwisał. Przy przycinaniu kanałów elastycznych należy pamiętać, żeby najlepiej stosować nasz nożyk do cięcia kanałów. Uwaga, nożyk jest bardzo ostry. Nożyk ma ostrze wymienialne, więc jeśli nam się zużyje, możemy spokojnie sobie go wymienić na nowe ostrze. No i tutaj przy montażu należy pamiętać, żeby ostrożnie sobie przycinać kanał. Dzięki takiemu przycięciu zapewnimy sobie idealną możliwość przylegania kanału do króćca w rozdzielaczach i skrzynkach rozprężnych, dzięki czemu będziemy zapewniali jak największą szczelność systemu. Do połączenia kanału z króćcem DN75 proponujemy stosować dwie uszczelki. Uszczelki kładziemy na pierwszy i drugi karb od początku, czyli zakładamy sobie po uszczeleczce. I teraz z racji tego, że uszczelki są zrobione jak największe, żeby zapewnić jak największą szczelność systemu, stosujemy środek ślizgowy, żeby łatwo wprowadzić uszczelki do króćca, żeby te uszczelki nam się nie podwinęły. Więc podczas montażu montujemy sobie w ten sposób. Smarujemy środkiem ślizgowym. I możemy już wygodnie sobie włożyć do króćca przyłączeniowego. Wówczas, jeśli posmarujemy sobie środkiem ślizgowym, jesteśmy w stanie dosunąć króciec, kanał tutaj do końca w króćcu. No i następnie możemy zapiąć klipsem. Kanał idealnie przylega tutaj do króćca i mamy pewność, że mamy idealne połączenie kanału z króćcem przyłączeniowym. I tutaj też nie ma możliwości, żeby zerwać kanał. Możemy spokojnie instalację zostawić na budowie nienadzorowaną. Nie będzie ryzyka, że króćce nam wypadną bądź też wylecą ze skrzynki rozprężnej bądź rozdzielacza. Kolejnym elementem, który chciałbym pokazać, jest połączenie kolejnych modułów systemu Ventiflex Plus do siebie i chciałbym zacząć od połączenia modułu segmentowego z modułem bazowym. Tutaj połączenie jest bardzo proste, jest to połączenie na wcisk, czyli wkładamy po prostu moduł segmentowy do modułu bazowego i w momencie, kiedy nam wszystkie
cztery zapadki wejdą na swoje miejscu. Mamy już zapewnione szczelne połączenie. I tutaj też na module segmentowym mamy zamontowaną uszczelkę, więc jesteśmy pewni, że system zachowa swoją szczelność. Następnym elementem, który możemy przyłączyć czy to do modułu segmentowego, czy to do modułu bazowego, są dekle. I mamy dwa rodzaje dekli, dekle pełne i dekle z otworami, natomiast montaż jest taki sam dla obu. I tutaj taka sama metoda, czyli metoda na wcisk. W zależności od posobu montażu rozdzielacza pamiętajmy o tym, że powinniśmy w odpowiednim miejscu zamontować sobie uszka z dekla. No i tutaj przy zasilaniu od spodu w suficie podwieszanym rozdzielacza montujemy uszka w ten sposób, tak żebyśmy później mogli od spodu przyłączyć kruciec zasilający, a na przykład jeśli byśmy mieli w tym wypadku zasilanie od góry do rozdzielacza, wówczas montujemy uszka w drugą stronę. I tutaj tak samo połączenie na wcisk, czyli wkładamy jeden element do drugiego. Wszystko wskoczyło na swoje miejsce i już mamy gotowe połączenie. Nie musimy doszczelniać tych połączeń, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, są one już uszczelkowane. I tutaj możemy dowolnie sobie rozbudowywać rozdzielacze w zależności od potrzeb. Możemy dodać odpowiednią ilość modułów segmentowych, rozbudowując rozdzielacz czy to w jedną, bądź w drugą stronę. Kolejnymi elementami, które możemy przyłączyć do rozdzielacza, są kruciece zasilające rozdzielacz. No i tutaj mamy do wyboru cztery rodzaje kruciców. Są to dwa kruciece o średnicy DN125, kruciec nyplowy i mufowy, kruciec DN160 oraz kruciec DN200. I tutaj do montażu kruciców najlepiej wykorzystać nasz klucz montażowy, dzięki czemu możemy całkowicie zaciągnąć kruciec do końca. Wówczas też mamy zapewnione szczelne połączenie za pomocą złącz bagnetowych, więc tutaj teraz zaprezentuję montaż kruciec. Czyli najpierw wkładamy kruciec do gniazda, bierzemy nasz klucz montażowy, no i tutaj odpowiednio zakręcamy do końca. Jeżeli byłby problem z zakręceniem kruciców na module bazowym, wówczas także polecam wykorzystać środek ślizgowy, wówczas bez problemu, bez wysiłku można sobie te problematyczne momenty, gdzie bardzo ciasno przylegają elementy, zakręcić w bardzo łatwy sposób. Kolejnymi elementami, które przyłączymy sobie do skrzynki, będą zaślepki. No i tutaj montaż jest bardzo prosty. Także za pomocą naszego klucza wkładamy zaślepkę i po prostu przekręcamy. Tutaj nie jest potrzebne dużo wysiłku, bardzo łatwo się zakręca zaślepki. I tutaj bardzo wygodne połączenie, natomiast należy zwrócić uwagę, żeby zaślepka nam przeskoczyła, żeby wpadła na swoje miejsce. Wówczas unikniemy ryzyka, że zaślepka mogłaby przy kopnięciu w rozdzielać, na przykład wypaść w późniejszym etapie, więc też sobie zapewnimy pewność połączenia i szczelność systemu. No i kolejnym elementem do tego samego gniazda będzie kruciec 75 do przyłączenia kanału 75. No i tutaj, żeby go przymocować, ściągamy sobie klipsy. Tutaj warto pamiętać, żeby sobie zapewnić odpowiedni dostęp w późniejszym czasie do ściągania klipsów podczas wkładania kanału. Czyli w zależności od sposobu podłączenia rozdzielacza i przestrzeni nad lub pod, żeby w odpowiednim miejscu sobie zamontować ten klips. No i tutaj używamy kolejnej końcówki klucza, po prostu wkładamy tutaj do otworu i przekręcamy. Także tutaj też całkowicie bez wysiłku jesteśmy w stanie zapewnić sobie szczelne i trwałe połączenie elementów w rozdzielaczu bądź też w skrzynce rozprężnej. Kolejnym elementem, który możemy złożyć w systemie Ventiflex Plus, jest skrzynka rozprężna MSR jedno- bądź dwukrócowa na odejście DN125. Skrzynka przychodzi gotowa w zestawie. Mamy w zestawie korpus podstawowy, mamy dekiel z otworami, który różni się od dekli z rozdzielaczy.
Mamy do tego zestawu dwa krótce z klipsem oraz zaślepkę, czyli w zależności od potrzeb możemy sobie skonfigurować skrzynkę dwukrócicową bądź jednokrócicową, a pozostały krócić bądź zaślepkę wykorzystać na przykład w budowie rozdzielaczy bądź zostawić sobie na następną instalację. No i tutaj przyłączenie dekla do skrzynki jest bardzo wygodne, bardzo proste. Wystarczy sobie odpowiednio przyłożyć, wcisnąć i już mamy dekiel w skrzynce zamontowany. I tutaj także w zależności od sposobu montażu skrzynki, jeśli byśmy ją montowali na stropie kondygnacji wyżej, wówczas zostawilibyśmy otwory w deklu w ten sposób. Jeśli byśmy montowali skrzynkę w suficie podwieszanym, wówczas obracamy dekiel. Ponownie wkładamy go i już mamy gotową skrzynkę do montażu w suficie podwieszanym. Skrzynka jest uniwersalna, czyli możemy ją wykorzystać zarówno od razu do montażu anemostatu w skrzynce rozprężnej, bądź do montażu przedłużki w tej skrzynce. Jeśli mamy niski sufit podwieszany, wówczas dociskamy pierścień, który bazowo już złożony w tej skrzynce, dociskamy go do końca. No i tak naprawdę mamy skrzynkę gotową do włożenia do anemostatu. Weźmiemy sobie anemostat i już tak naprawdę mamy na gotowo podłączoną skrzynkę do wykorzystania. Natomiast jeśli będziemy potrzebowali wykorzystać przedłużkę, czy to przez przejście przez strop, czy to dojście do sufitu podwieszanego, wówczas wyciągamy ten pierścień. W miejsce pierścienia wkładamy przedłużkę. No i tutaj dla pewności można sobie tu w tym miejscu złapać taśmą na przykład, czy też pchełką, bądź też na przykład silikonem i wówczas też będziemy mieć pewność, że przypadkiem w późniejszym etapie przedłużka nam na przykład ze skrzynki nie wyleci. No i tutaj na gotowo możemy wykorzystać przedłużkę w dowolnej długości, najczęściej stosowana przedłużka o długości 30 cm. No i tutaj później do tej przedłużki, tak jak przed chwilą pokazałem, też możemy włożyć już anemostat, czy też zatyczkę na okres trwania robót budowlanych. Składanie systemu Ventiflex jest dość proste, dość łatwe. Tutaj możemy sobie dowolnie budować rozdzielacze oraz skrzynki rozprężne, dostosowując je do warunków zastanych panujących na budowie. No i tutaj wszystkie elementy możemy wykorzystywać w różnych konfiguracjach, także każdy element co instalację możemy wykorzystać. Także też nigdy nie ryzykujemy, że zakupimy sobie typowy rozdzielacz, który przyda nam się wyłącznie na jedyną instalację. Natomiast jeśli coś by się na budowie zmieniło, no ten rozdzielacz już pójdzie na półkę, na magazyn i będziemy musieli czekać na ten wyjątkowy moment, kiedy znowu go będziemy mogli potrzebować. Natomiast dzięki wykorzystaniu systemu Ventiflex Plus jesteśmy w stanie złożyć dowolny rozdzielacz do naszych podstaw z tych samych elementów co instalacje, więc nie będą one się na pewno nam kurzyły w magazynie, bo będziemy je cały czas wykorzystywać. No i tutaj na przykład pokażę trzy rozdzielacze z przyłączem DEN 160 sześciokrócicowe. Można je zbudować na różne sposoby. No i na przykład możemy zbudować ją w najprostszy sposób, czyli mamy po dwa krótce z danej strony w rozdzielaczu. No i tutaj mamy najprostszą szóstkę, którą możemy sobie zbudować z systemu Ventiflex Plus. Kolejną wariacją na temat tego rozdzielacza byłby rozdzielacz przykładowo zasilany z dwóch boków. Wówczas dodajemy dwa moduły segmentowe i rozbudowujemy sobie w ten sposób rozdzielacz. Także tutaj możliwości mamy naprawdę sporo. Możemy dodać kolejne moduły segmentowe, zbudować rozdzielacz na przykład z jednej strony. Także tutaj nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób co do formy i kształtu tego rozdzielacza. Jeśli byśmy potrzebowali rozdzielacz zasilany z boków, także jest taka możliwość. Wykorzystujemy w ten sposób naszą gotową redukcję na moduł segmentowy i wówczas mamy gotowy element do montażu, na przykład pod sufitem podwieszanym, kiedy chcemy kanał zasilający poprowadzić od boku, więc też zyskujemy na wysokości instalacji
będzie potrzebna mniejsza zabudowa w suficie podwieszanym na przykład. Wszystkie elementy systemu Ventiflex Plus wykonane są z wysokiej jakości tworzywa ABS z dodatkiem mikrosrebra w swojej strukturze. Dodatek mikrosrebra jest dodawany już na etapie mieszania granulatów, także nie jest to żadna warstwa zewnętrzna. No i tutaj razem z kanałem Ventiflex 75, jak i systemem Ventiflex Plus, dajemy jako producent 30 lat gwarancji na właściwości biobójcze systemu. Jesteśmy pewni tych właściwości i także wszystkie deklaracje, dane potwierdzające te właściwości są do pobrania na naszej stronie internetowej. Także tutaj, jeśli ktoś byłby zainteresowany, może sobie wejść w wyniki badań laboratoryjnych, które potwierdzają skuteczność biobójczą zarówno systemu Ventiflex Plus, jak i kanału elastycznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli pojawią się jakieś pytania, zachęcam do kontaktu z naszym przedstawicielem. Wszystkie kontakty są dostępne na naszej stronie internetowej. Można także wysłać do nas maila z zapytaniem, czy to o wycenę elementów, czy to o szkice projektu instalacji. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.